Stają zorze, tobie ziemia, tobie morze. Dzisiaj cieszysz się, że idziesz do szkoły? No nie. Cieszysz się, że idziesz do szkoły? Tak. Jestem w sobie taka dumna. Zostańcie z Bogiem. Tak. Na waszym standardzie pisze honor i ojczyzna. Co to znaczy? To są bardzo ważne sprawy. Wiesz, najważniejsze, jakie mogą być. Dla nas są bardzo ważne. Honor to jest taka sytuacja, jak coś komuś obiecasz, to musisz dotrzymać słowa. I to jest uczciwość wobec kolegów, że jeżeli potrzebują pomocy, to musisz im pomóc. Ale również to jest taka sytuacja, kiedy jak ktoś popełni błąd, zrobi coś źle, to musi umieć się do tego przyznać i musi umieć naprawić szkodę albo wycofać się ze złej decyzji. Ojczyzna to jest to wszystko, co nas otacza. Dom, rodzina nasza. To jak razem jemy śniadania, obiady, razem śpiewamy, bawimy się. To są również twoi koledzy, z którymi się bawisz. Mam tu coś dla ciebie. Masz orzełka, to jest orzełek wojskowy, zobacz. Chciałbym, żebyś o niego dbał. Ja mam takiego samego na czapce. I być może kiedyś, jak zostaniesz żołnierzem, to będziesz mógł sobie go przybyć. Co ty na to? A teraz będziesz chciałbym, żebyś o niego dbał i żeby on ci zawsze przypominał o tych rzeczach, które ci teraz powiedziałem, tak? No chodź, idziemy, bo się spóźnimy do szkoły. Paradoksalnie Zdzisław Badocha nie urodził się na Wileńszczyźnie, mimo iż jego dorosła droga życiowa związana jest z tym regionem. Był dzieckiem żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza. Urodził się w Dąbrowie Górniczej. I tak jak wiele rodzin wojskowych, rodzina Badochów zmuszona była przenieść się tam, gdzie ojciec Zdzisława Badochy otrzymał akurat przydział. Na początku było to Polesie, a w końcowym okresie okresu międzywojennego tym miejscem docelowym były Święciany i tak naprawdę z tym miejscem związane jest zarówno wychowanie Zdzisława Badochy, jego pierwsze kroki w szeregach harcerstwa i wydaje mi się, że również to pobyt właśnie w Święcianach odcisnął na jego dalszej drodze takie istotne piętno, to znaczy na tej tradycji wojskowej, którą wyniósł z domu, została nałożona ta tradycja kresowa i tradycja patriotyczna, która widoczna jest później w jego służbie w Armii Krajowej. Moi drodzy, jak wiecie, wybuchła wojna i nie jest za wesoło. Niemcy atakują Polskę od zachodu. Toczą się ciężkie walki. Ja zostałem wezwany na posterunek i służba wzywa mnie do tego, żebym jechał. Mamy tylko nadzieję na to, że Sowieci nas nie zaatakują. Muszę się z wami pożegnać. Nie wiem, czy się zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, że to szybko się wszystko skończy. Że Anglicy i Francuzi nam pomogą. I że to się zakończy bardzo szybko. Basiu, jesteśmy małą księżniczką. Bardzo cię kocham. Słuchaj się mamy i brata. Twój brat jest starszy i na pewno ci we wszystkim pomoże. Nie bój się, wojna szybko się skończy i się zobaczymy. Zobaczysz. Zdzisiu, synu, pamiętaj, co ci mówiłem o tym, o ojczyźnie, o honorze, ale dzisiaj jest taka sytuacja, że to wojna nauczy cię, jak być mężczyzną, nie ja. Ja ci przekazałem najważniejsze rzeczy i uważam, że jesteś gotowy. Musisz być odważny, mój synu. No. Trzymaj się, chłopie. Kochanie, zostawiam ci z dzisiaj. On się wami zaopiekuje. Mam nadzieję, że to się szybko wszystko skończy i szybko wrócę. Tak? No, trzymajcie się. Zostańcie z Bogiem.
Stój! Ruki wier! Kuda idziesz? Na robotę idę, do Wilna. Ty Paliak? Tak, Polak. Nie ruszaj się. Polacy. Ja szukaj go. Panowie, ja też Polak. Masz szczęście, że jesteśmy polskimi partyzantami, a nie Ruskami, bo inaczej leżałbyś tutaj trupem. Widać, że jesteś z AK. Na kilometr czuć o siebie partyzantką. Panowie, byłem w siatce w Nowych Święcianach, ale była wsypa i teraz idę. Do Rzejmiana. Gdzie? Do Rzejmiana. Do Rzejmiana. Tam same cienkie bolki są. Chłopaki, zaprowadźmy go do komendanta. On zadecyduje. Kolego, do Rzejmiana. U niego kariery nie zrobisz. Jak chcesz być sławnym partyzantem, to tylko u Paszki. Wódz z niego jest taki, a my byśmy skoczyli za nim w ogień. Panie rotmistrzu, melduję powrót z patrolu. Spotkaliśmy takiego jednego, co z Nowych Święcian szedł. Mówił, że do Rzejmiana, ale w sumie równy z niego chłop. Może by go tak do siebie wziąć. No dobra, przyprowadź go. No synku, imię, przydział. Skąd ty w ogóle jesteś? Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny. Lat 21. 21? Wyglądasz na mniej. Ale ja mam 21. Byłem w ośrodku dywersyjnym w Nowych Święcianach. Trochę wywiadu, zbierania broni i amunicji. Niestety mieliśmy wysypę i musiałem iść do partyzantki. Dostałem przydział do Rzejmiana. Pańscy ludzie zgarnęli mnie po drodze. No więc jestem i proszę o przyjęcie. Dobrze. Słuchaj, potrzebuję ludzi odważnych. A ojciec twój to wojskowy był? Tak, mój ojciec przed wojną był podoficerem w KOPie, ale we wrześniu 1939 Sowieci wzięli go do niewoli. Z tego co wiem, jest teraz z Andersem we Włoszech. Zeus do mnie! Na rozkaz, panie rotmistrzu. Weź Żelaznego i zaprowadź go do pododziału Kitka. I zamelduj mu, że ma go wziąć do siebie i sprawdzić przy najbliższym wypadzie na Niemców. Tak jest, panie rotmistrzu. Żelazny, chodź ze mną. Cześć, jestem Jurek, szpagat. Zeusa już poznałeś. Mamy tu taką swoją paczkę harcerską w kompanii szturmowej. O, ja też byłem harcerzem w Nowych Święcianach. Tak? No. Jak chcesz, masz do nas dołączyć. Pewnie. Jest jeszcze taki Heniek, pseudonim Lufa, ale stary go wysłał na akcję. Później go poznasz. Dobra. O, a to jest Reginka, nasza łączniczka, Zuk dziewczyna. A jaki przystojny chłopak dołączył do naszego działu? Stary daje najtrudniejsze zadania. Odważniejsze niż nie jeden oficer. Miło mi. Tak łatwo sobie jego nie odpuszczę. Zobaczymy. No to co, znajdzie się dla mnie jakiś mundur? Tu jest dla ciebie rogatywka, tylko że jest bez orzełka. A to sobie poradzę. Mam orzełka, dostałem kiedyś od ojca. O, świetnie. Będzie dobry? Oczywiście. Jeśli chodzi o broń, na razie dostaniesz tylko to. Jak zdobędziesz coś na akcji, to będziesz miał coś lepszego. Świetnie. Miałem taką kiedyś w rękach. To jest Żelazny. Co taki nabór muszony? A co ma być? Powinniśmy być teraz w Wilnie, a nie chodzimy po jakichś lasach. Słyszałeś starego? Tak, słyszałem. Nie chciałby nas widzieć na murach ostrej bramy, powieszonych przez ruskich. Murach? Jakich murach? Jak powieszonych? Powinniśmy teraz walczyć, chłopaki walczą w Wilnie, rozumiesz? A my chodzimy po jakimś lesie, gniemy tutaj. Oczywiście, że chodzimy, bo taki dostaliśmy rozkaz, tak? No tak. Myślisz, że Ruscy by nas darowali by nam? A może? Jest wyznaczona nagroda za nasze głowy. Tak. Cały czas nas gonią. Żelazny, nie bądź naiwny. Co naiwny? Co? Jest, nie, ja nie wytrzymam. Zeus, weź mu coś powiedz. Chłopaki. Spokojnie. Przeczekamy w Białymstoku. Anglicy nas nie zostawią. W szeregach Armii Krajowej jest od 1942 roku, jest dowódcą patrolu dywersyjnego. Jako żołnierz Armii Krajowej wchodzi w skład pomocniczej policji białoruskiej. Także on jest konspiratorem o dużym doświadczeniu, również partyzanckim. Tak naprawdę wydaje mi się, że zwrócenie uwagi na niego wynikało z grupy, w jakiej znalazł się w roku 1944,
późną jesienią, a mianowicie myślę tutaj o grupie dezerterów, którzy uciekają z Dojlit, z punktu werbunkowego 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego 6 Zapasowego Pułku Piechoty. No to jest grupa, którą możemy określić mianem elitarnej. Ona później tworzy kościec dowódczy 5 Brygady Wileńskiej w okresie białostockim, bo poczynając od głównego animatora owej dezercji, czyli Lecha Leona Bejnara, Pawła Jasiennicy, jest tam jeszcze Henryk Wieliczko-Lufa, jest właśnie Zdzisław Badocha Żelazny, także jest to no, grupa, która później odciska swoje niezatarte piętno i wydaje mi się, że to jest taki moment prawdopodobnie, który zwraca uwagę Zygmunta Szyndzielarza na postać Zdzisława Badochy. A więc uroczyście oświadczam was, wam i witam was w jedynej słusznej polskiej armii, w Wojsku Polskim. A teraz zdejmować te pseudokury w koronach z tych czapek. Czapki zdejm! Co wam się kurwa wydaje? Że gdzie wy jesteście? Gdzie? Gdzie się patrzysz? Prosto się patrz! Musztry nie mieliście? Tej gównianej Armii Krajowej? W krzakach musztry nie da się robić, co? To będzie jedyny słuszny symbol. Słuszny symbol, który będzie wam przyświecał w tej naszej wojnie. Będziecie nam pomagać w ściganiu, w tropieniu i w likwidowaniu tego faszystowskiego elementu, którym jest Armia Krajowa. Chcieliście przyjścia waszych przyjaciół, faszystów, Anglików? Będziecie ubrani w szmaty od naszych przyjaciół. Na prawdziwe mundury nie zasługujecie! Rozumiano? Baczność! Lewo zwrot! Odmaszerować! Zich, fajne mundury, co? No, powiem ci, że całkiem mi się podobał. Podobno mój ojciec taki we Włoszech nosi, czy podobno. Mam niespodziankę, wiecie kto tu siedzi? Kto? Kapitan Nowina, z Wileńskiego Okręgu AK. Poważnie? Poważnie. Cieszę się, że jestem taki znany. Zdzich? Żelazny, tak. Miło mi. Z kim mam przyjemność? Czołem, jestem Zeus. Widzę, pana kapitana też to gówno władowali. Władowali, Zeus mi wystarczy. Panowie, czy wam się to podoba? Chcecie tu być? Co się podoba? Jesteście też za K. Wasz komendant działa tu w pobliżu. Jestem w stanie załatwić ucieczkę i dołączycie do niego. No to liczyliśmy. To jest dobry plan. Jak jesteście gotowi, to liczę na was. Jak nie jesteście gotowi, to zapomnijcie o tej całej rozmowie. Panie kapitanie, może pan nas liczyć. Jak któryś zdradzi, jak zauważy, że chce zdradzić, osobiście go zastrzelę albo uduszę w nocy. Panie kapitanie, jasne? Nie ma mowy. Słuchajcie teraz. Za chwilę się rozejdziemy, że nie było podejrzeń. Załatwię ucieczkę. Sowieci mają wiecznie bardak, można to wykorzystać. 3-4 dni i powinno nas już tu nie być. Uciekniemy razem. I jeszcze niespodzianka. Rotmistrz Szędzielarz Łupaszko jest tu w pobliżu. Do niego właśnie dołączymy. Poważnie. Spokojnie. Któryś kacap zauważy, że jesteś taki podniecony i zacznie coś podejrzewać. Spokojnie rozmawiamy. 3-4 dni będziemy w kontakcie, tak jak mówiłem. Będziemy się kontaktować nie za często. Dobra. Będziemy rozmawiać przy papierosie. A teraz się rozchodzimy, żeby kacapy czegoś nie podejrzewali.
macie jakąś amunicję? Mamy. Ja to coraz mniej. Coś by się przydało zdobyć. Co serwus, chłopaki. Serwus. Zobaczcie, co znalazłem. O, aparat? Kontakt. Niemiecki? Niemiecki. Gdzie znalazłeś? Tu na strychu. Zobacz. Tutaj na strychu? Tutaj na strychu. Poważnie? Poważnie. Takie rzeczy zostawiali. A uciekali. A można tym zrobić zdjęcie? Można. Działa. Jeszcze dobrze. Krysza nawet jest. Poważnie? Poważnie. To może byśmy zrobili zdjęcie, zrobiłbym zdjęcie dla ukochanej, co? Oczywiście. Dobra. Robimy. Coś bym wysłał. Dajcie sobie na prosty tego zdjęcia. Daj spokój. Daj spokój. Co? To już? Już. To czekaj, może zrobimy jakąś... Jeszcze poprawię się, czekaj, czekaj. To popraw się, to zrobimy. Czekaj trochę luźniej, żeby nie myślała, że tak się męczymy w tym lesie, co? No szybciej. No dobra, dobra, jeszcze tylko rogatywkę założę, by jakoś to wyglądało na dziewczyny, nie? No co, robimy? Dichu brzydalu, tobie to i tak nie pomoże. Nie odsywaj się. Mścisław będzie musiał 30 fotografii nacykać, żeby dla wszystkich twoich dziewczyn starczyło. Nie odsywaj się, twoje wszystkie zgarnąłem. Dobre. Chłopaki, może zrobimy sobie. Szybciej, dobrze. Uśmiech, wszyscy uśmiech. Zęby pokazać. Tu nie ruszać się, chłopaki, bo nie wyjdzie. Dobra, nawet nie ruszać się. Dobrze. Jeszcze? No. Jeszcze, jeszcze. A co? Domyślnie to można, nie? Chodźcie, zrobimy sobie zdjęcie z komendantem. To masz komendanta? Pewnie. Chodźcie, chodźcie. Proszę Mścisław. Dobra. A my się już ustawimy, co? Ustawiamy się, chłopacy. Zrób tam zdjęcie z panem komendantem, co? Jasne, jasne. Dobra. Panie komendancie, prosimy. Będziemy mieli pamiątkę wspólną. Macie tam do mnie miejsce, chłopcy? Proszę, proszę. Uwaga. Uwaga. Całość, baczność. Na prawo bacz. Panie majorze, melduję drużynę kadrową 4. szwadronu na zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego. Dajcie spocznij. Tak jest. Całość, spocznij. Baczność. Rozkaz z 15 sierpnia 1945 roku. Punkt pierwszy. Awanse. Plutonowy żelazny. Do stopnia podporucznika. Całkowicie oddany sprawie, imponujący, odważny, pełen inicjatywy. Całość, spocznij. Żelazny wystąp. Zdzisiek, moje gratulacje. Ku chwale ojczyzny. Noś te gwiazdki z honorem. Dziękuję, panie majorze. Ku chwale ojczyzny. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A, młody. Dziękuję. Rozejść się. Pogratulować żelaznemu. Powodzenia. Później mamy rok 40-45, gdzie no Zdzisław Badocha, będąc dowódcą w ramach 4. szwadronu, dowódcą jednego z pododdziałów, no daje się poznać jako no dowódca, jako partyzant niezwykle bojowy, który bierze udział w najważniejszych akcjach tego szwadronu, począwszy od akcji w Narewce. I no widać w nim to zdecydowanie, zdeterminowanie i konsekwencja, patrząc na historię Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki, no przede wszystkim przebija przez nią właśnie owa determinacja i konsekwencja. I wydaje mi się, że ta zbieżność charakterologiczna spowodowała, iż w jakimś sensie stał się on jego ulubieńcem, ale to on był tak naprawdę może prymusem wśród pewnej grupy młodych ludzi, których Zygmunt Szyndzielarz w sposób niezwykle efektywny wychował sobie w trakcie owych wielomiesięcznych działań partyzanckich. No co żeś pan narobił? Ja przepraszam najmocniej, ja naprawdę nie chciałem, może pomogę z tym. Co za gapas pana? No druga pani, ja pomogę z tymi książkami, może tu no, widzę, że ciężkie. Nie odprowadzają mnie nieznajomi. Zdzich. Halinka. To co, druga pani, może odprowadzę książki ciężkie? O, proszę się tych książek. Póki może wy już stoicie, co? Co? Panie Halinko, chodźmy. No my idziemy. Słuchaj,
Słuchajcie, w środku jest trzech kasjerów i jeden strażnik z pepeszą, ale dacie radę. Dobra, szpagat, idziemy. Lufa, patrz, tam jest ciastkarnia. Ja idę po ciastka. Co? Gdzie? Oszalałaś? Musisz tu zostać. Żelazny nam kazał czekać. Ale ja mam taką samą wodzę jak żelazny. To chyba oszalałaś. Zostań. Zaraz wrócę. Poczekaj. Lufa, wiemy. Mamy 800 tysięcy. Ale poczekaj. Co nie poczekaj? Ma reginy, zobacz. Jak to nie ma? Gdzie ona jest? Wyrwała się po cholerne ciastka. Jakie ciastka? Czy zaraz będzie tu milicja, człowieku? Tam jest ciastkarnia, no. Jaka ciastkarnia? Miała się pilnować. Próbowałem ją zatrzymać, ale uciekła. Gdzie ona jest? No poczekajmy chwilę. Co poczekajmy? Zaraz nie mamy czasu. Zaraz będzie tu milicja, człowieku. Gdzie ona jest? Jest, gdzie? Regina! Co ty sobie myślisz? Gdzieś ty była? No już jestem. Co już jestem? Gdzie ty byłaś? Się, byłam tylko po ciastka. Jakie ciastka? Milicja zaraz tu będzie, rozwiejemy. Ale mamy ciastka, są pieniądze, jest zabawa. Dobra, jedziemy. Nie chcę, żebyś jechał. Wiem, Halinko, wiem, ale muszę. Major na mnie liczy, chłopaki zresztą też. Niedługo zacznie się trzecia wojna światowa, rozumiesz? A ja mam objąć szwadron. Boję się, że cię stracę. Halinka, nie stracisz. Przecież wiesz, że ze mnie jest takie dziecko szczęścia. Słuchaj, kocham cię. Jesteś dla mnie najważniejsza, rozumiesz? Chcę, żebyś została moją żoną, więc wrócę. Ile tak można? Halinko, wiesz dobrze, że Polska jest dla mnie najważniejsza. Wrócę tutaj, wtedy będziemy szczęśliwi, ale teraz muszę iść walczyć, rozumiesz? Chodźmy już, idźmy. Podobały mi się te drykacze. Najlepsza broń, jaką miałem w rękach. Drykacze? Ja wolałem pić, zobacz, po resztę. No, to jest twój. Dzięki. Dobra. Chłopaki, szybciej, co tak długo? Dobra, już idziemy do wodu. Dobra, Regina, nie denerwuj się. Czekamy na Mercedesa i zaraz jedziemy. A to za co? Za to, że jesteś taki odważny. Regina, ty się do niego jak nie przystawaj. On ma narzeczoną. Co? Jaką narzeczoną? Kto to? Zobaczymy, kiedy ty wpadniesz. Dziś wpadł po uszy. Jak ma na imię? Kto to jest? Nie znasz. Zresztą, wojna wojną, a moje serce zdecydowało już jakiś czas temu. Ale dziś ja myślałam, że my jesteśmy jak do tańca i do różańca. Regina, ale ty się nie przejmuj. U nas w brygadzie dużo fajnych chłopaków. Lufa, albo ja nawet. A idź ty w kibiny. Podejdź spokojnie, że myślę, że się zatrzymamy.
zamkniesz. Dawaj dwie. Oni ma auto i uciekał do majorek. Żelazne? Opuścić broń, nie stasz! Brachu! Ilka! Co wy tu robicie? Słuchaj, cała brygada majora czeka 3 km stąd. A to są chłopaki z trzeciej brygady, dołączyli. Myślałem, że to milicja. Myśleliśmy, że ty jesteś milicja. To nie Podlasie, kolego. Ciężko tu będzie wojować. Jest jeden wielki Meksyk. Są Kaszubi, którzy nam nie ufają. Są jeszcze Niemcy. Są już Polacy, każdy z innej parafii. To nie można ufać, nie? Chodzimy już tydzień i mało kto chce pomóc. Musimy zmienić jakoś taktykę działania. Wiem, Henik, wiem. Słuchaj, to jest nasz czas. Wojna wszystko zmieniła. Teraz już nie szable, nie konie, tylko konie mechaniczne, rozumiesz? Ze Szpagatem i z Reginą w marcu zjechaliśmy pół Polski naszym Mercedesem. Szybkie akcje, szybkie działanie, to będzie... Chcesz zadziałać jak Niemcy na początku wojny, tak? Dokładnie. Blitzkrieg. Dokładnie tak, tylko w naszym wydaniu, rozumiesz? Będziemy uderzali tam, gdzie UB się tego nie spodziewa. I szybki odskok. No tak, to jest dobre rozwiązanie. Będziemy takimi zmotoryzowanymi ułanami. Taką zmotoryzowaną wileńską brygadą lotną, rozumiesz? To się uda. Chodźcie chłopcy do środka, kobieta obiad przygotowała. Dziękuję, gospodarzu, siądź z nami. Ach. Jak tam się żyje, gospodarzu? Byli Niemcy, przyszli Ruski, tak gnębią nas UB. Pomóżcie nam, chłopcy. No, panie gospodarzu, po to tu jesteśmy. Zrobimy z nimi porządek, nie, Henryk? No, na pewno. Za miesiąc, dwa będzie o nas głośno na całym Pomorzu. Że proszę się nie martwić. Panie poruszniku, melduję, że idzie na nas obława. Dobra, czas na nas. Gospodarzu, dziękuję bardzo za gościnę. Zupa, daj pan wiedzę. Zapłata się należy. Dziękuję, a polskich żołnierzy pieniędzy nie biorę. Dziękujemy. Czajka, do mnie. Leć do wioski i powiedz ludziom, żeby tu przyszli, tak? Rozkaz! Prezenty. Prezydenta Trumana. Szanowna pani, to jest żywność. Proszę dobrze schować, żeby UB nie znalazło, dobrze? Dziękuję, ale ja nie zapłacę. Ja pieniędzy żadnych Droga nie pani, mam. To jest prezent od Wojska Polskiego. Panie żołnierzu, takiego wojska tu jeszcze nie było. Co by nam dawało, a nie zabierało? Bóg zapłać, Bóg zapłać. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Kim pan jest? Wojsko Polskie. Wojsko Polskie czy milicja? Piąta Wileńska Brygada Armii Krajowej. Wileńska? Co pan tu robi? Panie, sytuacja jest taka. Goją nas Sowieci. Polacy zresztą też. Jest nas 15 chłopaków i przywiało nas tu aż z Wileńszczyzny. Potrzebujemy jakiegoś schronienia. Pomożesz? Całym oddziałem tu jesteście? Tak, jest nas 15. Matka Boska? Tak, Ostrobramska. No proszę, pomożemy. Zapraszam do izby. Dobra. Wojsko Polskie!
Witamy w naszych skromnych progach, Regina. Nie ma tu luksusów, do których przywykłaś. Śmierdzi trochę, ale taka to praca. Czyli co? Czyli co, Regina? Mamy cię! Mamy cię i wiemy, jaka byłaś ważna dla Łupaszki. Byłaś! Byłaś, teraz jesteś tu! Dostaniesz karę śmierci. Rozumiesz? Śmierci! Ale zanim to się stanie, powiesz nam wszystko. Wszystko! A jak nie będziesz chciała, to ogolimy ci pałę na łyso. Wyrwiemy ci wszystkie zęby. Powyjmujemy ci paznokcie z tych paluszków. I wtedy powiesz nam wszystko. Powiesz nam wszystko. Powiesz. Rozumiesz? Ale nie musi tak być. Możemy się dogadać bez bicia. Możesz być jeszcze bardzo ważny. Wyjść na wolność. Mieć wszystko, co chcesz. Wszystko. Masz czekoladkę z jasemem. Paliłeś kiedyś? Nigdy nie paliłam. Dowódcy mówili, że dziewczynom nie wypada. Nie, tam. Wypada, nie wypada. U nas wszystko można. My na wszystko pozwalamy. Zobacz, amerykańskie. No? Spróbuj. Tak jak mamy się zakolegować, to powinniśmy sobie mówić po imieniu. Franek jestem. Regina, a możesz mówić Gina. O, tak po amerykańsku, co? Dobrze. Co jest Gina? No, chcemy pomóc. Wyciągnąć was z tych lasów. Przecież to nie ma sensu. Chodzi o to, żebyśmy spotkali się z waszym majorem i kolegami. No wiesz, porozmawiali. Przekonali ich, żebyśmy przestali ze sobą walczyć. Przecież wszyscy jesteśmy Polakami, no? No. Wiesz, podasz nam namiary, kontakty, bo wiesz, kto jest kto. No i jakoś się dogadamy. No? Powiedz mi, kto to jest? To jest Lufa. Nazywa się Henio Wieliczko. Ma stopień wachmistrza. A to jest jego bardzo dobry kolega, Jerzy Lejkowski, też jest wachmistrzem. Mhm. O, a ona? No, z poznaniem, jaki ma krzywy lej. Inka, Danuta, siedzi kówna. Strzada myszka, ja lubię jej. A ten? To jest Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny. Z nich wszystkich on jest najbardziej odważny, przeszkolony. Podporucznik, bystry. Kiedyś myślałam, że może coś będzie pomiędzy nami. Po co trzymać z frajerami? Jak można z fajnymi chłopakami z bezpieczeństwa, co? No. Słuchaj, rzuć okiem tu na mapę i pokaż nam, gdzie macie te mieliny, co? Tu w Bobolicach jest cała siatka AK. Z Wołkołyska. Wołkowyska? Tak, tak, tak. No. A tutaj w tych pałacach są bazy 5. Brygady. Hojty, Jodłówka, aha, Zielenice, Czernin. Tam można spotkać chłopaków od Łupaszki. No i jego samego też można. Dobrze, dobrze. Bardzo się cieszę, Gina. Cieszę się, że udało nam się dogadać. Myślę, że ci się to bardzo opłaci. Też się cieszę. Spójrzmy na otoczenie, w jakim on przebywa. To są ludzie, z którymi on jest niezwykle blisko związany. Nie tylko więzami konspiracyjnymi, ale takimi towarzysko-prywatnymi. To są w gruncie rzeczy jego przyjaciele. I wydaje mi się, że on spełnia wobec tych ludzi rolę pewnego
gwaranta bezpieczeństwa. To znaczy on jest uważany za pewne dziecko szczęścia. Oni uważają, że on poprzez swoją dynamikę, zdolność reagowania w sytuacjach skrajnie kryzysowych, ale również szczęście, które no, jest potrzebne w każdej sytuacji, że on jest gwarantem tego, że im się nic nie stanie tak naprawdę. I wydaje mi się, że do momentu jego zranienia pod Tulicami dominuje poczucie tego, że oni są nietykalni. Nawiązuje tutaj do znanego filmu Nietykalni Briana De Palmy, tak? Że są nietykalni po prostu, że górując doświadczeniem partyzanckim, również tą postawą ideową, która daje im no, tą siłę i tą determinację, że w starciu z resortem bezpieczeństwa, no, złożonym z marginesu społecznego, że to nie jest po prostu kategoria przeciwników, która im może cokolwiek zrobić. A wy to kto? Co wy? Co wy wiesz, z kim masz do czynienia? Urząd Bezpieczeństwa Zbydgoszczy, grupa pościgowa. Słyszałem, że u was na terenach w ogóle nie radzicie sobie z jakimiś reakcyjnymi bandami. Trzeba za was robotę wykonywać. A pan porucznik legitymację jakąś ma? Wstań jak do mnie mówisz. Moją legitymacją jest bramnik, rozumiesz? I co teraz, durniu? Ale dlaczego towarzysze tutaj są? Siadaj. Siadaj, durniu. Co mnie durniu? Pytacie, po co przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy rozbroić twój posterunek. Ale jak to? Tak to! UB milicję? UB. Jesteśmy Wileńską Brygadą Lotną Armii Krajowej, durniu. Panowie, zabierajcie tą broń. Już się nie przyda. Posłuchaj mnie uważnie. Wiem, że nie krzywdzicie ludzi, ale jak się dowiem, że coś się zmieniło, to się z tobą skończy, zrozumiano? Idziemy, chłopaki. Aha! I pozdrów swoich kolegów z UB, ze Starogardu. Musimy powiedzieć, żeby się troszeczkę uspokoili, bo jak nie, to z ich spalimy w pieruny. Wchodzimy. Komuniści dają wam jakieś tam cygarety? Nie. To trzymaj. Pozdrowienia od generała Andersa i majora Łupaszki. Od wielu lat badam działalność konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu, także na ziemi koszalińskiej. I wśród tych oddziałów, które napłynęły na ziemię koszalińską, a także i powstały, taką uznałbym za czołową, jeżeli na nie najbardziej aktywną grupę, to Wydzielony Szwadron z 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej pod dowództwem podporucznika Zdzisława Badochę. Działalność jego była pełnym zaskoczeniem
jeśli chodzi o Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i milicję, czyli te organy, które miały chronić instalującą się władzę komunistyczną. 21 maja 1946 roku zarekwirowanym samochodem ciężarowym jego drużyna wjechała do Bobolic, bez strzału zajęła posterunek milicji i placówkę Urzędu Bezpieczeństwa, a działo się to wszystko u boku Sowietów. Zdawałoby się, że nie ma takiej możliwości, by istniała tutaj konspiracja, a jednak oprócz Żelaznego istniało jeszcze bardzo wiele oddziałów. Myślę, że warto wspomnieć tu o działalności BOA, Bojowego Oddziału Armii, z którą ściśle nawiązał kontakt porucznik Żelazny i współpracował w wykonywaniu różnych akcji. Kiedy pojawił się Żelazny, zapanowała ogromna panika. Wystarczy wspomnieć, że funkcjonariusze milicji i Urzędu Bezpieczeństwa tak bardzo się go bali, że na noc barykadowali się na swoich placówkach, by nie zostać rozbici. Ale Żelazny nie miał problemu, bo czynił takie akcje także w dzień i to wszystkie odnosiły sukces. Bardzo wiele jest wspomnień i legendarnych, ale także i prawdziwych, mówiących o działalności Żelaznego. Wystarczy wspomnieć, że w Bobolicach i w okolicy mawiało się o tym, że był taki dzień, kiedy oficer Armii Krajowej wraz z swoimi żołnierzami, on był na białym koniu, wjechał do Bobolic i zajął placówkę Urzędu Bezpieczeństwa i posterunku milicji. A więc trochę prawdy, trochę fikcji, ale jednak pięknej. To są te Bobolice? Tak, to miasto. Tu już nie będzie tak miło i przyjemnie jak na Kaszubach. Tutaj w mieście oprócz milicji jest jeszcze UB, no i cały garnizon Sowietów. Dobra, a są tu jacyś nasi? Tak, jest cała siatka z Fałkowyska. Zamelinowani czekają na nasz znak. Zrobimy tak. Przebierzemy się za UB, standardowo. Jedziemy do miasta samochodem, żeby zmylić Sowietów. Będziemy śpiewali ich przyśpiewki. Niech wiedzą, że swoi wjeżdżają. Jasne? No dobra, ale jak będziemy śpiewać ruskie przyśpiewki, to może być niezła chryja. Jaka chryja? Daj spokój. Przecież nieraz robiliśmy już takie akcje, nie? Raz chytali jabłonie i gruszy, popłyli tumany nad riekoj. Wychadziła na bieg Katiusza, na wysoki bieleg na krutoj. Wychadziła na bieg Katiusza, na wysoki bieleg na krutoj. Co ty делал, дурак? Смотри! Это советский обляст! Куда ты идешь? Привет, товарищ! Как дела? Все хорошо? Да. Мы полковые НКВД. Знаешь, что это такое? Я знаю. Ну? Скажи, товарищ, как на польскую милицию? Это здесь, смотри. Ну, хорошо. Поляки. Спасибо. Идем. W wyniku działań 19 maja 1946 roku Badosze udaje się sparaliżować działania komunistów na terenie dwóch powiatów. Jednego dnia, tak naprawdę. Odzew tych działań sięga aż za granicę. W informacjach z BBC podawana jest informacja o działaniach licznych oddziałów partyzanckich na terenie Pomorza, identyfikowalnych z konspiracją wileńską. To samo, taką samą rolę pełnią akcje na pociągi, której podstawowym założeniem jest oddziaływanie psychologiczne zarówno na miejscową społeczność, jak i tworzenie wrażenia,
wielkości sił konspiracji na tamtym terenie. No, pamiętajmy o na przykład o zapisie z dziennika czwartego szwadronu, prawda? Wkraczamy w Wielki Meksyk, wkraczamy na Dziki Zachód w gruncie rzeczy. Jest w tym posmak wielkiej przygody. Jak to jest cholera możliwe, że wy tutaj w ogóle nie dajcie rady? To są bandy się panoszą po naszym terenie. Siadać, gamonie! Jak to jest? Ja tutaj przyjeżdżam, dostaję informację, że banda od upaczki tutaj się panosi. 15 ludzi tutaj to biega po lasach. Dobrze, panie majorze, nasz wywiad wskazuje, że mamy do czynienia z siłami przynajmniej wielkości batalionu. W dupę zostawcie wasz wywiad! 15 ludzi, a nie batalion! Jeszcze w dodatku jakiś młokos młody nimi dowodzi. Bacuś! Siedzi. Siadać. Zaczęliśmy tu omawiać nasze sprawy związane z Pomorzem. I jeśli chodzi o te nasze bandy tutaj, co działają na naszych terenach. Porucznik Wołgo przeczyta raport. Czytaj. Od... po początku 1946 roku na terenie Pomorza Gdańskiego działa zorganizowana banda banda reakcyjna. Wołgo, ten kurwa, ty też nie umiesz? Ty jest ten raport. Idź weźmy może do jakiejś szkoły, co? Czytaj. Banda reakcyjna określająca się jako 5. Wileńska Brygada AK. Hersztem bandy jest niejaki szędzielarz Zygmunt, lat 40, noszący pseudonim Łupaszko. Od 1946 dokonała wielu mordów działaczy PPR i UB na terenie Pomorza Gdańskiego, Koszalina, Bobolic, Białogardu. Od połowy kwietnia banda zintensyfikowała działanie jako oddział występujący w terenie. Banda zbrojna w sile od 15 do 20 ludzi nosi mundury polskie lub kroju angielskiego, orły w koronie, a na mundurach metalowe blachy z wizerunkiem kobiety określone jako Matka Boska Ostrobramska. Bandę charakteryzuje szybkie działanie w terenie, bardzo dobre wyszkolenie wojskowe. Na czele kilkunastoosobowej bandy stoi herszt w wieku od 23 do 27 lat, noszący insygnia porucznika względnie majora. Inni członkowie bandy tytułują go porucznikiem lub zwracają się do niego żelazny. Herszt ów posługuje się często dokumentami funkcjonariuszy UB. Podaje się również za oficera WUBP z Bydgoszczy. Ludność cywilna jest do bandy ustosunkowana pozytywnie. Banda nie czyni krzywdy ludności cywilnej. Ludności spodobały się przypadki karania chłostą współpracowników naszego resortu i członków PPR i ORMO. Banda łagodnie traktuje żołnierzy Wojska Polskiego i oficerów Wojska Polskiego, nie podejmuje z nimi walki. Zdarzały się przypadki przejścia żołnierzy Wojska Polskiego na stronę bandy. Intensywne działania banda podjęła w dniach 19-22 maja 1946 roku, kiedy to zostało zaatakowanych i rozbrojonych 7 posterunków MO, zlikwidowano 2 placówki UBP, rozbito kilka spółdzielni. Banda zerwała łączność telefoniczną w 2 powiatach. Banda, posługując się fałszywymi dokumentami w imieniu bezpieki, rozbroiła milicję w 8 gminach. Napady na posterunki MO odbywały się bez najmniejszego oporu ze strony milicjantów. Ofiar z ich strony nie było. Banda zdobyła 13 pistoletów PM, 3 pistolety, 10 granatów, ponad 5000 sztuk amunicji. Z rozkazu herszta bandy niejakiego żelaznego zamordowano 4 funkcjonariuszy UBP oraz doradcę radzieckiego lejtnanta Piotra Szyniedzina. Co? Łot gnida, społocz! Wołgo, wy w ogóle tutaj sobie nie radzicie. Co? No powiedz coś! Towarzyszu majorze,
podjęliśmy zdecydowane działania ofensywne. Przeciwko bandzie wysłaliśmy 3000 funkcjonariuszy UBPMO ORMO. Uruchomiliśmy setki naszych informatorów w terenie. Współdziała z nami wojsko i siły NKGB. Tym razem nam się nie wywiną. Kogo wy kurwa wysłaliście? Kogo? Przecież większość z tego KBW to spierdala z powrotem do upaczki. Nic tutaj nie robicie. Gówniarz was ogrywa chce. Wołgów, ty durniu. Ty drugi dureń. Ten to całkiem barem, ale czytać nie potrafi. Ale ty? Ale aresztowaliśmy kilka osób, które udzieliły bandzie schronienia. W każdej miejscowości są porozwieszane listy gończe, a tam, gdzie się banda pojawia, od razu jest wprowadzana wzmożona agitacja. Te sukinsyny mają poparcie ludności. A nas ludność traktuje jak okupanta. Element obcy. Będziemy próbowali wprowadzić do ich brygady agenta. Jest to niezmiernie trudne, gdyż oni biorą tylko zaufanych z wileńskiej AK. Ale mamy jeden mały sukces. No nareszcie, pokażcie co macie. To jest... Przyłasny. Dowódca. Oto? Ta suka to łączniczka samego upaszki. Nazywa się Regina Mordas. Aresztowaliśmy ją w kwietniu. No i poszła na współpracę. Trochę ją urobiliśmy. Podaje adresy, nazwiska, pseudonimy, adresy mailin. Myślę, że jeszcze troszeczkę popracujemy i będziemy w stanie dzięki pomocy zwinąć żelaznego do końca miesiąca. Co najmniej. Nie musieliśmy jej bić ani męczyć. Szybko dała się przekonać do współpracy. Teraz wypuściliśmy ją na wolność, żeby dołączyła do starych kolegów. Miejmy nadzieję, że wejdzie w ich łaski i doprowadzi nas do żelaznego i do upaszki. Po prostu wmawiamy jej, że to jest bardzo ważna i poważna misja. Хорошо, товарищ майор. 4 недели, понимаешь? 4 недели! Jak ty mnie trupa żelaznego nie dasz, ty sam budzisz trup. Понимаешь? Bazo! Ja ciebie ubiję! Как гниду! Как сволочь! Zdzisiu, słuchaj. Zasługujesz na wirtuty jak mało kto. Panie majorze, jakie wirtuty? Ja mam ale spokój. Nie bądź taki skromny do twojej akcji, a szczególnie ta ostatnia. Wszyscy miejscowi o tym mówią. No robimy sobieci co możemy. Latają jak osy, są tak wściekli. Musiałeś im nieźle nadepnąć na uścisk. Próbujemy cały czas, podgryzamy. Zdzisiu, traktuję cię jak własnego syna, martwię się też o ciebie. Musisz uważać. Mhm. Bataliony KBW depczą ci po piętach. Jakie bataliony? No, bataliony KBW. Ostatnio pozyskałem informację z terenu, że cały batalion siły 300 ludzi nowy tutaj przysłali w teren. 300 ludzi? 300 ludzi. No myślą, że z setkami partyzantów walczą, a to twój mały oddział partyzancki. Także musisz być ostrożny. Bardzo no musisz być robić? Ostrożny. Musimy sprawiać wrażenie, panie wiesz, marzem. Jak patrzę na ciebie, obserwuję twój styl dowodzenia, jak się zachowujesz w polu, to widzę, że masz taką mocną, fantańską, łańską fantazję. I widzę ciebie z młodych lat, jakbym siebie widział. No, dziękuję, panie marze. Duże także wyrównanie. Rób to, co robisz i będzie dobrze. Hej. Chłopcy, sytuacja wygląda tak. Jesteśmy tutaj. W ciągu godziny musimy zarządzić wymarsz. Spróbujemy się gdzieś o świcie przeprawić przez Wisłę. Myślę, Leszek, że pomogą nam ci rybacy, którzy ostatnim razem przeprawiali się razem z nami. Wydają się być bardzo pomocnymi ludźmi i tam dadzą nam schronienie w swojej chacie. Mhm. Ale najpóźniej, pojutrze musimy ruszać już dalej na zachód. I tak jesteśmy tutaj zbyt długo, także panowie, za godzinę wymarsz. Dawaj, 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 broń, broń!
Pisiadaj! Ręce do góry! Pisiadaj powiedziałem! Ręce wysoko do góry! Ręce wysoko do góry powiedziałem! Do mnie! Oddaj broń! Dokumenty! Jakie dokumenty? Jestem funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jakiego bezpieczeństwa publicznego? Takiego, który walczy z waszą reakcją i wytępi do końca. Bandyto! Nie rozśmieszaj mnie, to ty jesteś bandytą. Strzelaliśmy do gestapo i będziemy strzelać do was. Myślisz, że się ciebie boję? Na środek. Dawaj się na środek, szybko. Ściągnijcie mu kurtkę! Podnieście go! Dawaj się, podnieście go! Trzymam. Otrzymam to. Ciskam cię za rękę, przez łokieć. Do góry, trzymaj. Mam go za rękę, dawajcie. Inka, co z dowódcą? Stracił dużo krwi, kula przeszła na wylot. Ale spokojnie, wyjdzie z tego. Przejmuję dowodzenie. Mercedes uruchomił auto. Uciekamy stąd. Przygotuj żelaznego do transportu. Jego szlak bojowy znaczony jest sukcesami, ale również niebywałym szczęściem. Oczywiście, że można powiedzieć, że szczęście wpływa, sprzyja lepszym, ale dużym szczęściem. Tak nagle ma on gigantycznego pecha. Po prostu. Następuje diametralne odwrócenie losu. Bo abstrahując od starcia w Tulicach, które mimo wszystko pokazało właśnie przewagę 5. szwadronu nad formacjami komunistycznymi, gdzie rozbito tą obławę, to śmierć w Czerninie jest po prostu horrendalnym zbiegiem negatywnych okoliczności. Panie poruczniku, tak? Przyjechał łącznik z 5. brygady. Cześć, Dzisiek. Jak się czujesz? Tak. Dobrze. Major polecił mi zabrać cię ze sobą. Siadaj, pogadamy. Wszyscy się tam za tobą stęsknili. Naprawdę? Powiem ci, że naprawdę tutaj wydobrzałem. Zobacz, jakie piękne miejsce. Naprawdę można tutaj odpocząć. Można być szczęśliwym, a nie to co u nas w lesie. Chodź, oddam książkę, pożegnamy się z panną Halinką. Panno Halinko, chciałem się pożegnać. Dziękuję bardzo za książkę. Naprawdę chciałem bardzo podziękować bez panny Halinki. To by się tak szybko nie udało. Ależ nie ma o czym mówić. Cieszę się, że mogłam pomóc. A i pan porucznik u nas wydobrzał. Rana zagoiła się bardzo szybko. To prawda. Obiecuję panno Halinko, że spotkamy się w wolnej Polsce. To ja wam może zrobię kanapki na drogę. Tak, pójdziemy na górę, spakuję się. Jedziemy. Bolek, stań tam, pilnuj, żeby nikt nie uciekał. Jasne, już idę. Co tam, Stachu? Jak tam w oddziale? Leszek przeprowadził kilka akcji, ale nic poważnego. Uciekał przed obławami. Myślałem, nic nie słyszałem na ten temat. To wszystko. Nie ma nikogo. Otwierać! Milicja! Otwierać, bo wywalimy drzwi! Panie poruczniku, tak? Jakieś wojsko otacza dwór. Stachów, czekamy. Bliżej. Wolno. Do góry ręce.
Do góry. Z tego uciekaj! Kto to jest? Kto to jest? Pytam się, kto to jest? Nie wiecie, kto to jest? To jest porucznik Żelazny, dowódca Wileńskiej Brygady Lotnej, który trzymał was w szachu. Cicho bądź! Na całym Pomorzu! Cicho bądź! Mamy tu ścierwo. Już nas stary nie dojedzie. Nie wygląda na takiego żelaznego, co? A? Towarzyszu poruczniku, melduję, że zidentyfikowaliśmy zabitego. Jest to Żelazny z bandy Upaszki. Przecież kurwa widzę. Co mamy z nim zrobić? Robi się ciepło. Zakopcie tak, żeby śladu nie było. Tak jest. Czekaj. Tak, żeby nikt go nigdy nie znalazł. Tak jest. Wypierdalać. Dopala się ogień piwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Thank you.
pod tym krzyżem, pod drzewem spalonym śnią żołnierze o Polsce swój sen. Podaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Podaj po to być warto żołnierzem, ten cudny przyśnić jak ten. Żeby widzieć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza,